W dzisiejszym odcinku przechodzimy pierwszy halloweenowy deadrun. I będzie to dokładnie deadrun, który polega na tym, że przechodzimy przez nawiedzone tory starej kolejki kopalni. Ja bym tak to nazwał. Moim zdaniem jest to najlepszy deadrun, jaki grałem, także oglądajcie film do samego końca, zobaczcie wszystkie 50 leveli. No i wraz z dzisiejszym odcinkiem zaczynamy maraton odcinkowy na Halloween. Jeśli chcecie odblokować kolejny odcinek, musicie pod tym odcinkiem jeszcze dzisiaj zostawić 5000 łapek w górę. Jeśli będzie 5000 łapek w górę pod tym odcinkiem, wrzucę dla was dzisiaj drugi film. Także koniecznie zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie oczywiście o kodzie Evela w sklepie. Będzie mi bardzo miło, jeśli go wpiszecie. No i co, lećmy z tym halloweenowym deadrunem. Few moments later. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku lecimy z Ghost Train Deadrun. I słuchajcie, w tym odcinku pomoże mi Kaspol. Siemaneczko, siemaneczko. Siemka, siemka. Także jest z nami Kaspol, słuchajcie, i dzisiaj przechodzimy pierwszy, można powiedzieć, halloweenowy odcinek. I słuchajcie, pod tym odcinkiem, jeśli zostawicie 5000 łapek w górę, no daję wam czas do końca tego dnia, to od razu wleci kolejny odcinek halloweenowy. Także można powiedzieć, że jest to nasz taki maraton, gdzie wy zostawiacie łapki w górę, a ja dodaję więcej odcinków na kanał, więc róbcie to. No i lecimy. Słuchajcie, ogółem z tego co widzę, mamy jakąś taką kartę tutaj. I to jest karta magnetyczna Fortelli. W sumie to nie wiem czemu Fortelli, pewnie tylko taką mieli. Ogółem tak, tu jest dom, świetnie to jest wykonane. Gramy na full detalach, żeby zobaczyć jak pięknie to wszystko wygląda. No i dobra, chyba mamy wejść do środka, tak? Nam też ta linia pokazuje. O! Ej, ale fajne dźwięki. W ogóle czas mamy u góry tak samo. Panie Kaspolu, gdzie idziemy? W prawo, co? W prawo. No mamy strzałkę. Zabieramy to i... Dobra, uważaj! Dobra, to zacząłem nieźle, widzowie. W ogóle, dobra, czyli to jest deadrun, musimy uważać. Jest trochę ciemno, a Kaspol sobie skorzystał z tego. No wiesz co, Kaspol, pomóż mi teraz tej. Chodź tu do mnie i proszę mi zbejtować tą pułapkę, bo to nie jest takie proste. Ej, i co my będziemy... Co ty gadasz, że my po czymś takim... Dobra, po czymś takim będziemy... Ojejku, to chyba źle zrobiłem, co? Ja nie wiem, widzowie, ja tu będę padał chyba co chwila. Ale ciemno jest normalnie, ja to nic nie... Aha, jeszcze jestem przed tą pułapką. Dobra, mamy pułapkę zbejtowaną. Czyli mam lecieć po prostu za tą ścianą, Kaspol, z tego co rozumiem, tak? Za tą albo bokiem po prostu. Zobaczcie, tutaj w ogóle mamy takie tory. No i gdzie mam, skręcić gdzieś, czy... Halo? No bokiem możesz lecieć. Aha, ty, no to może bokiem tu cały czas można było iść. A, dobra, dobra, nieważne, widzowie. Level numer 2, lecimy dalej. Tu mamy jakąś dziurę, nie wiem, gdzieś tu po prawej skoczymy. Dobra, no to jest easy. Tu jest pułapka, tu musimy uważać. Dobra, zbejtowana. Nie ma gdzieś tu drugiej, nie ma. Ej, tu nic nie widać, ale w ogóle jak świetnie to jest wykonane. Zobaczcie, tu nic nie widać pod spodem. Kaspol tutaj, elegancko, elegancko. Kolejny level mamy. A co jest? Co to są za dźwięki? Kicie, przestań trollować. Trzeci level, lecimy dalej. To trzeba po prostu przeskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, no jestem ciekaw w ogóle jaki czas uda nam się uzyskać. Wy możecie w komentarzu napisać swoje czasy. Tu pewnie trzeba wskoczyć. Tak, i do przodu. Oj, nie doleciałem. A ty Kaspol, jak tam? Udało ci się? Doleciałem. Co ty gadasz? Dobra, ja też. O Jezu, nie! Nie chciałem zginąć, no. Dobra, wlatujemy dalej jeszcze raz. Czyli tak, nie ruszam. Cały czas do przodu. Okej. Okej. Okej, jesteśmy. Ja cię kręcę. Ty, ale tutaj mamy, żeby nie wchodzić, więc bokiem. Dobra, Kaspol, prowadź, prowadź. Najwyżej Kaspol będzie ginął jako pierwszy, a ja po prostu, wiecie. Ty, ale sztos. Słuchajcie, raz, dwa. Okej, jestem. Dawaj dalej. Dobrze. Przeciera szlaki, Kaspol. Proszę bardzo. Level numer 6. Otwieramy, no i czekamy na Kaspola chwilę, nie? No nie będziemy szli sami. W ogóle jest bardzo dużo teraz takich kreatywnych gierek z tego, co widziałem. I będzie tego, widzowie, dużo teraz na kanale, więc naprawdę zostawiajcie łapki w górę. No nie wiem, ja lecę. Nie wiem, co się tu dzieje. Tu mamy coś takiego. Może to jakoś przeskoczy. O! Ja przez przypadek podskoczyłem. Jezu, da! Co jest? Dobra, dobra. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. No. Ja szczerze nie wiedziałem, jaki tu jest schemat tego przejścia po kolei, ale dobra, lecimy. Mamy tutaj kolejny level, level 7. Mamy iść w dół, tak? Z tego co rozumiem. Chyba tak. Czyli tam była pułapka, ale jaja. Tutaj mamy dalej, przechodzi. Ta gra nie przestanie mnie zaskakiwać, co? Dobra, tutaj mamy zbejtowane już, zbejtowane. No i siema. I tu nie ma jakiejś pułapki, jest pułapka u góry. Patrzcie, jest pułapka. Trzeba zaraz przy ścianie, tylko mi ta skasła. Przy ścianie i w prawo, dobra, jest git. Ja jestem na kolejnym levelu. Dawaj, panie Kaspolu, co jest z tobą? Teraz znowu w dół. I tu mamy znowu do zbejtowania. Lecimy w dół, jesteśmy. W ogóle muszę pochodnie odpalić. Ja w ogóle nie patrzę na te... na te pułapki, a one tu wszędzie gdzieś się czają. Ty, tutaj była, no. Mi się nawet nie otworzyła, lecimy na dół.
Aha, jeszcze była u góry, zapomniałem o tym. Dobra, spadamy na dół, leci. O nie! Tą z góry jest ciężko zbejtować. Okej. Okej. Tutaj trzeba zbejtować. Panie Kaspolu, proszę mi pomóc tutaj. Proszę. O, dobra. Dobra, i uwaga, uwaga, ja już się boję przechodzić gdziekolwiek. Ja już patrzę do samego dookoła, nie? Dobra, przechodzimy. Teraz musimy iść tu. I chyba przeskoczyć, co? Tak, ja przeskoczyłem. Ty, myślałem. Łódź się, panie. Tu na bok, dobra. Aha, czyli to o to chodzi. Zobaczcie, tu możemy iść po prostu w bok. XD. Co za gościu. Dobrze ci tak. Wow, ale by mi karma wr... O nie, ty gdzie tu mam iść? Aha, na górę mam iść. Dobra, niech przejdzie to. Zapraszamy, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Cyk. Okej, jesteśmy na górze. Dobra, ja to przeszedłem. Ale zobaczcie, jak to jest pięknie wykonane. Ja w ogóle jestem w szoku, że coś takiego w Fortnite udało się zrobić. Gdzieś na kreatywnym świecie. Koks. Zobaczmy na pułapki, czy tutaj niczego nie ma. Nie ma. Podgłosiłem trochę Kaspola, żeby go było dobrze słychać. O ty! Co to ma być? Co to ma być? Tu się nie wolno zatrzymywać, więc idę od razu. Dobra, dalej, 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 dalej. W prawo, w prawo. Ej, no super to jest. Ej, 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 ja już jestem daleko, nie wiem jak ty. Ale sztos. Pierwszy raz taki deadrun widzę, żeby coś takiego było. Naprawdę, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Tu w ogóle jakieś duchy nam latają. Armata. Mam się wystrzelić chyba z armaty. Tak? Co to? Nie, dobra, już wiem, już wiem. Musimy cię cofnąć, panią. Kaspol, wsiadaj do armaty. Wsiadaj do armaty. Ja ją zabieram i cię wystrzelimy tam do góry. Swoją drogą przypomina mi się taka... no, był taki turniej kiedyś i Tajowski tak wypadł. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy ktoś z was. Proszę bardzo. Powiedz, czy dolecisz. Prawie, nie. Dobra, to trzeba to dać trochę dalej. Do góry, czekajcie. Ej, no niesamowity ten deadrun jest. Gdzieś tutaj, dobra. Okej. No. Tyle brakowało, no. Ej, świetny jest ten deadrun. No po prostu mega mi się podoba. Przeleciałeś? Tak. Przeleciałeś, co? No to ja teraz troszeczkę niżej. Teraz damy tak. Ej, no w dół, 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 w dół. Dobra, udało mi się i lecimy w dół tutaj. Ej, co to jest za dziura? Ja... To fajnie, Fortnite, fajnie, fajnie. Czas gry, patrzcie się jak level leci mi. Spoko, nie? Tak. Spoko, ja nie wiem, widzowie. Sprawdźmy, czy nie ma pułapki, nie ma. Dynia nam zapisuje poziom. W sensie, się zastanawiałem, po co ta dynia. Dobra, mamy to. Mamy raz i dwa i trzy i cztery. To jest dopiero 13 poziom. I jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. No i to było akurat proste. Tu mamy jump pada do góry. Więc pewnie będzie jakieś latanie. Tak, jest latanie. Otwórz sobie lotnię. Otworzyłem. O, ale fart. O nie. Siema, Kaspol. Dobra, widzowie, idę. Nie czekamy tutaj na Kaspola. Nie no, czekamy. A czy co? Idź. Mam pomysł fajny. Chodź, chodź, panie Kaspolu. Chodź, chodź. No nie wiem, ale musiałem to zrobić. Ja nie było. I teraz tak, mamy się wybić, czyli lecimy... Okej, okay, udało mi się. I raz. I dwa. Dobra, proste, to było w miarę proste. Tylko co teraz? Aha, no to pozdro, widzę, powodzenia życzcie. O, ja myślałem, że tu jakaś ściana będzie trzymać. Aha, w sumie tu z góry wystarczy skoczyć, okej. Okay. Ja myślałem, że wiecie, jest jakaś bariera czy coś takiego. Ja po prostu spadłem w otchłań, no nie? Okej, okay, raz. Do góry teraz, tędy. Dwa. Okej, okay. Cztery. I do góry 5. Pyk, no ja też jestem. Takie skakanie to ja nie lubię, no ale dobra, lecimy. O ty, jakie to jest mocne. Ty, ale da się wylądować, dobra, jest git. Okej, okay, okej, okay. Udało ci się za pierwszym razem, ja musiałem się zatrzymywać, tak. Bo to niezbyt fajnie wyglądało. Gdzie teraz tutaj skoczyć? To chyba z tego pasuje, nie? Aha, bo tu jest takie przyspieszenie. Dobra, to powinno być git. To powinno być w miarę proste. Ale ja wolę się zatrzymać. Najgorzej jak spacja nie zadziała. Co, ja się zatrzymywałem? Tak, najgorzej jak spacja nie zadziała. To jest najgorsze. Dobra, wyskakujemy. Okej, okay, i mamy to. Dobra, dobra. Jest dobrze, lecimy dalej. Już się bałem, że tu będzie pułapka. Proszę to zbejtować. Raz. Okej, okay, dwa. O kurczę. Trzy. A w sumie to można tak, nie? Nie pomyślałem, widzowie. Ale tu na pewno jest jakiś bait na samym końcu, że. A nie. Jednak spoko. 20 level, jeszcze 30 level. Ja jestem mega ciekaw.
Co jest? Jestem mega ciekaw, co się będzie działo. To za mapę. A to dobrze, bo tu trzeba... Ej! Wylądowałem na górze, tu coś jest. Co jest grane? To trzeba tam wlecieć? Ty, ale jaja, czekajcie. To jeszcze raz, spadamy. Okej, wlatujemy tutaj. Jestem i znowu, ej, no nie, dalej jestem pod wrażeniem tego Dedrana, że jest on po prostu prze... O nie. O nie, zablokowali mnie. Chciałem oszukać, przyznaję się, chciałem oszukać i nic z tego. No przecież to jest oszustwo, no, tu jest koniec drogi, no. Powoli, powoli, Rafał, powoli, na spokojnie, na spokojnie. Jump pad. Okej. No! No prawie. No jak ja tam nie trafiłem? No i proszę, jesteśmy, jesteśmy. I spadamy. No i... kurczę. Ja już myślałem, że tu jest koniec, ty! Łe, ty panie, no ja nic nie widzę przez ciebie teraz! Dobra, jestem! Jestem, a ciebie nie ma? Nie, bo ty mi pootwierałeś wszystko i ja nic totalnie nie widziałem, nic! Dobra, jest git, mamy. Lecimy dalej, mamy tutaj pyk. I co tu zrobić? Tu trzeba baitować. Kaspol, ty się znasz na baitowaniu, dawaj tutaj. No, przecież musimy iść! Tutaj nie ma czasu na odpoczynek, dobra, ja idę... Ojejku, zapomniałem zbejtować. Dobra, ja to zrobię, ja to zrobię. Jeden. Dwa. Czekaj, czekaj, jest. Dobra, dobra, idź. No, nie, dobra, musimy iść pojedynczo, bo z tego to nic nie będzie. Czekaj, ja sobie pierwszy zrobię. Dobra. Pyk, pyk, pyk. A ty, no, kontrol mi nie zadziałał, no, kliknąłem kontrol. No, dobra, oszukałem ostatni. Ej, nie wiem, jak ja to przyszedłem. Ja bym to przechodził całe życie, ale nie wiem. To jakiś cud się tu zdarzył teraz. Dobra, lecimy teraz na to. Jeden i dwa. Okej, okay, tu powoli teraz, bo ja tutaj już wykończyłem się totalnie. No i teraz takie proste. Czemu dali takie trudne, a teraz jest takie proste? No przecież to tak nie powinno być. Nie wiem. Ty, co jest, ty? Aha, tu trzeba wy... Ty, co jest? Tu trzeba wy... Ile można mieć peka w tym życiu, no? No, halo! Dobra, nie, tu jest... Nie, doskoczyłem, na końcu tu jest przyspieszenie. Okej. Okay. O, fajnie. Co to było? Czyli tu jest jeden wypychacz i trzeba dolecieć wszędzie. No i tu mnie zwolnił... A, dobra, myślałem, że nie będzie nic z tego. A tu proszę, czy jest tu jakaś pułapka? Dzień dobry, nie ma. Aha, okej, tu nam się odkry... O. Dobra, i Kaspol, od teraz ty chodzisz pierwszy, żeby tutaj... żeby tutaj sprawdzać. Okej, tych skakań bardzo nie lubię, ale się udało. O nie, za szybko, dobra, teraz... ja nie mogę. Ej, no co jest? Raz, dwa, okej. Okay. Tu trzeba się zatrzymać i skoczyć i proszę i jeszcze skoczyć raz, dobra. Ej. A z jakiej paki to tak wybiło na bok, no? Okej, okay, za pierwszym razem wszystko. Jeszcze raz się wybijemy. Dobra, nice. Czyli dwa razy musieliśmy się odbić na tym odbijaczu. Aha, tu do wyboru jak chcemy, no możemy iść tędy, okej. Okay. Aj, prawie, 27 poziom, widzę. 27 poziom. Tutaj ten daszek oczywiście musieli tak dać, żeby strolował. Ty, a nie da się na drugą stronę teraz przeskoczyć czasami? Da się! A możesz. Ale dymy. No, ale co mi z tego w takim razie? Okej. Okay. Okej, okay, no w sumie w porządku. I teraz do góry po kolei. Po kolei. O. Okej. Okay. I teraz trzeba na tamtą ścianę, dokładnie. Pyk. Co to za oszukiwanie? Co to za oszukiwanie? Okej. Okay. I teraz tam po prostu. No. Okej, okay, jesteśmy już na końcu. I teraz. Dobra, ląduję tu. I skaczemy po prostu. Tak to zróbmy. Kaspol, trzymaj byku. Widzowie, jestem trolem, co? Ja nie wiem. Sorry, Kaspol, no, tu musi się coś dziać na tym odcinku, nie? Musi się coś... Nie. Ile trzeba mieć nieszczęścia? No pewnie, jeszcze mi pochodnie chłop odpalił, no super, super. Dobra, jestem, dobra, musimy szybciej przed Kaspolem lecieć. Okej. Okay. Okej, okay. Wybijamy się do góry. Jeszcze raz. Okej. Okay.
Ej, to są dymy, 33 poziom. Ty, a tu co? O, udało się, jestem da... Ty! Halo! Ludzie, co to ma być? Chodź, chodź, aha, pani! Ty oszukałeś o jeden ten, o jeden tor oszukałeś. Ja go oszukałem! Nic nie oszukiwałem, nic... na górze jeszcze. No nie, 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 ja tam nic nie oszukałem, tam proszę wejść i zobaczysz, o co chodzi. Są dymy, ja nie wiem, ej... Piękny ten dendran jest, naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, widzę. Zapomniałem o pochodni, żeby w ogóle pochodnie nosić w ręce. Najgorsze jest to, że ja pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Czyli te duchy odpalają się co jakiś czas? Tak, teraz nie można przechodzić. Zobaczcie, teraz nie można. No i teraz można. Niesamowity dendran. Powolutku, pomalutku, bez pośpiechu. Idziemy po torach. No i czekamy chwilę. Teraz widzicie, teraz nie można. Okej, okay, teraz można. Jeszcze te wagony to naprawdę, to są tak potrzebne te wagony, żeby stały na tych torach. Jak nic. Wow, 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 wow. Duch mnie zaraz zdmuchnie. Gdzie tu jest kolejny ten? O, widzicie, tu trzeba teraz uważać. Okej, okay, teraz można iść. No, tu się trzeba skupić mocno. O, o Jezu. Prawie wpadłem. I tu mamy żółtego ducha. I tu trzeba uważać, bo mi się wydaje, że on częściej działa. O, widzicie? I zdmuchnika z pola. Jak, w jaki fart, prawie zdmuchnęło. Dobra, znowu mamy kulki. Tymi kulkami mamy się odbić do góry. Okej, no to jest easy. Kulka i mamy się odbić na górę tam. Kulka i mamy się odbić na górę tam. No i proszę, 36 poziom. Nikogo tu nie ma, nie ma. Przechodzimy, bierzemy oczywiście pochodnie. Dobrze, dobrze, o, na to liczyłem, widzowie. Na to liczyłem, siema. Ja w ogóle kiedyś nie wiedziałem, jak zbejtować tą pułapkę, właśnie tam. Nigdy nie wiedziałem, jak to zbejtować, a później się dowiedziałem. Ożesz ty, wracam się. O nie. Jak tutaj to przejść teraz, pytanie. Bo tu jest coś takiego, czyli teraz by trzeba było iść stąd. Okej, okay. Czyli jak ta ściana, to idziemy. Okej, okay. Aha, no dobrze, dobrze, czyli o to chodzi. Oho, i teraz to jest do wagonu. Okej, okay. Teraz idziemy tu w prawo. Siema, strachu. Dobra, czekamy chwilę, musimy tu zobaczyć, ile mamy czasu. I teraz, teraz lecimy, 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 szybko, szybko. Lecimy, lecimy, szybko, 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 szybko. I dobra. Dobrze, 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 brawo. Elegancko, lecimy dalej. Widzowie, lecimy, Kaspar, na ostatnim tym. Powoli, powoli. Okej, okay, tu trzeba iść po... Czy ja już zawsze będę miał te wrotki na nogach teraz? Okej, okay, wyhamujmy, wyhamujmy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wyhamujmy, wyhamujmy. No, ja się na lodowisko nie zapisywałem. Nie wiem, dlaczego w ogóle tu jest jakieś lodowisko teraz. Powoli. Ja tak nienawidzę. Powoli. Aha, i tu jest jeszcze skok, nie? Okej, okay, już myślałem, że na przykład tutaj się spadnie. Dobra, ja myślałem, że z tego jeszcze zjedziemy. To już by był hit po prostu totalny. Hit hitów, widzę, lecimy dalej. Tu się właśnie wydawało, że tam nic nie ma. I właśnie to powiedziałem. Ty też spadłeś? Nie. Czyli tak. Tu trzeba podskoczyć, 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 pyk. No, ej, patrzcie się, pięknie, pięknie, pięknie. Brawo, 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 lecimy dalej. Ej, to jest naprawdę najlepszy deadrun, jaki grałem. Tak szczerze. Nie ma lepszego deadruna od tego halloweenowego. Mega ciekawe te poziomy są, dalsze i dalsze. Teraz opony, o ja cię kręcę. Raz, dwa, trzy, cztery. A, to easy w sumie. Mamy dalej, 44 poziom. Tu są pułapki, więc uwaga. Bejtowanie pułapek, ja cię kręcę. Znowu tu spędzimy, widzowie, godzinkę. Ale to nic. A, za długa głowa. I trzy, i cztery. I pięć, i mamy to. I hop flopper, hop opłaszczak. Proszę bardzo. Ja ci zbejtuję tam, jakby co, jak chcesz. Proszę, góra otwarta. Okej. Okay. Trzeba sobie pomagać, widzowie, no. I trzeba wolniej skakać. Widzę, że ten sam problem. Tutaj trzeba stąd chyba skoczyć, okej. Okay. I teraz powoli. Lepiej się zatrzymać, niż polecieć za daleko. W ogóle podoba mi się w tym, że są wykorzystane na przykład ryby. To naprawdę jest spoko. Gorzej jak nam się ta ryba skończy, co? Więc musimy chyba to troszeczkę przyspieszyć, bo wtedy tutaj ugrzązniemy na zawsze. Dobra, szybko, 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 póki ryba jeszcze działa. Dobra, jest git. Co tu trzeba? Aha, dobra, nie stój Rafa, tylko leć do góry. Leć do góry, leć do góry. Co jest? Nie. Ej, co tam?
Jacek, ryba mi się Ryba mi się skończyła! Nie, 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 nie. Wiedziałem, no bo nie wiedziałem, co tam robić na samym początku, nie? Dobra, biorę jedną rybę na później. Oszukujemy widzowie trochę. Pyk. No i teraz dużo szybciej to idę w sumie. Okej, lecimy dalej. I co teraz? I na dół chyba. Na dół. Na dół na jumpada, widzowie. Lecimy na jumpada. On nas wybija do góry, ale będę się śmiał. A nie, myślałem, że hop flopper będzie dalej potrzebny. Ty, bo ja jestem strasznie wysoko, musisz chwilę na mnie poczekać, bo mnie wywaliło tak strasznie do góry. Okej, wchodzimy to i lecimy dalej, lecimy dalej. Bierzemy Najdzika. Mamy granaty i trzeba trafić do celu. Z tego ty. No nie! Co to ma być tu? Co tu trzeba zrobić? Musisz rzucić do tych, wiesz. I pamiętaj, że to jest na czas. Ale sztos! No panie, przecież ja tam nie dorzucę. Ja, no, trafię czy nie? Trafiłem! Jest! Lecimy, widzowie, lecimy. Ta ta ra ra ta ta ra ra ta ta ta. No come on! O co tu chodzi, widzowie? Ja już byłem na końcu, nie? Dobra, rzucaj ty pierwszy i lecimy na 3. 3, 2, 1, go! Okej, raz, 2, 3. No. Jesteś? Dobra. To nie tu. Nie przycinę na tym. Tu. Dałem ci nejda, jakby co? Okej, u mnie też już są. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, okej. No, czy trafię tam? Trafiłem, ale fart. Raz, dwa, trzy. No już myślałem, że mnie ześlizgnie. Na szczęście się udało, widzowie. I jest dobrze. O, cukierek. Teraz mamy wziąć cukierka. Okej, co to w ogóle daje? A, dobra. Ty, co jest? Aha, dobra. Tu można spać. Co to ma być? Widzowie, nie wiem, o co tu chodzi. Okej, nie wiem, nie wiem. No po prostu idę przed siebie. Okej. I do góry. I do góry, okej. Okay. Czyli to jest strollowane po prostu. Okej. Okay. No! I cukierek mi się skończył na samym końcu, czy ty to rozumiesz? Dobra, jemy cukierka i bierzemy. No znowu ten sam problem, widzowie. Dobra, widzowie, lecimy w dół. W razie czego mam jeszcze cukierka. Weźmy tą pochodnię, żebyście tu widzieli coś, no bo to jest strasznie ciemny ten odcinek. Dobra, jem cukierka w razie czego. Okej. Okay. Jestem, jestem. A pytanie, czy da się tu oszukiwać? Dobra, przeskoczyłem nad tym. No nie! Okej, okay, powoli, powoli. Nie no, to jest easy. Tu cukierka nie trzeba w sumie, ale bałem się tych pułapek na początku. Szkoda, że te tory nie spadają w dół teraz. W sensie, no nie, nie, dobrze jest, nic nie mówię. Mam nadzieję, że doskoczę. Dobra, 3, 2, 1, go! Dobra, jestem. Ja odbijam się i biorę go. A. Źle się wybiłem trochę. Okej, okay, dobrze się odbiłem, tylko mi go nie zabrało, nie wiem dlaczego. Dobra, jestem tutaj. Dobra, jestem dalej. Gdzie ja jestem? Te drzwi się same otwierają. Jak? Ja ich nie otwieram, naprawdę. Pa, zamknę teraz i... To jest jakiś czujnik. Wow, ty co jest? Co jest? To jest ostatni ten, to jest ostatni poziom chyba, widzowie. Udało nam się przejść Halloweenowy Dead Run, który polegał na tym, że mieliśmy tutaj kolejkę duchy. Był to ciężki Dead Run, był to bardzo fajny Dead Run. Jeśli chcecie kolejny odcinek Halloweenowy, 5000 łapek w górę, także zostawiajcie łapeczki w górę. Wpadajcie na te filmy, które tu widzicie. Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie Evela w sklepie, wpadajcie do Kaspola. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piona!